Witajcie moi drodzy, to co, zapowiedź rolniczej wycieczki do Włoch i w odcinku pierwszym Polska. Dzisiaj jedziemy w kierunku Kielc, jutro z Kielc w stronę Włoch, czyli po prostu ten odcinek Polski zrobimy w jednym odcinku. Drugi odcinek prawdopodobnie Czechy plus Austria, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Co w tym materiale? No oczywiście będę pokazywał jak wygląda rolnictwo w danych rejonach Polski i sporego kawałka Europy. No a przy okazji, jeżeli coś zwiedzimy, no to wiadomo, że tutaj uiścimy. No dobra, co tam w kukurydze jeszcze na szybko? Zobaczcie, kukurydza ładnie tutaj wzeszła i już tutaj ma gdzieś, o, wyskakuje trzeci liść. Także niebawem też oprysk na chwasty. Wszystko się odbędzie gdzieś tam pod moją nieobecność za jakieś 2-3 dni. Piątek wieczór będzie mi wiało, myślę, że wtedy. W chwili obecnej taki jest plan. To co, zapraszam do oglądania. No i na początek okolica Grudziądza, Toruń, lecimy na Łódź, później w stronę Warszawy, Radom i w stronę Kielc. Miłego oglądania, zapraszam. Wyjeżdżamy z Grudziądza, ładne byczki. Wcześniej nic nie nagrywałem, bo praktycznie między tą miejscowością, gdzie mieszkam, a Grudziądzem, no to praktycznie nie ma pól, no i tak zresztą z drugiej strony, no ale co. Lecimy na bramki i odbijamy w lewo na Łódź. Kilka kilometrów za Grudziądzem. Widać tutaj, że ta powierzchnia pól jest jak na warunki polskie raczej większa. Aczkolwiek z autostrady tutaj tak świetnie tego nie widać. Spore kawałki, pagórkowatość dość spora. No i co trzeba przyznać, też spora mozaikowatość na tych polach. Dominują zboża, trochę rzepaku, kukurydzy. Akurat tutaj pewnie jakieś wielkopowierzchniowe gospodarstwa. No to co, lecimy dalej. Wjechaliśmy na Kujawy. Tutaj widzimy, że struktura pól i ogólnie wsi jest zupełnie inna. Czyli dominują mniejsze pola, pewnie gdzieś tam w okolicach 5 hektarów, dużo zabudowy wiejskiej, czyli zabudowy małych gospodarstw, dość gęsto ulokowanych. O ile na Kujawach tych powiedzmy zachodnich właściwych, gdzieś tam Inowrocław, Radziejów, Kruszwica, gleby są bardzo dobre, czarne ziemie, nie mylić z czarnoziemami, czyli gleby pobagienne. Często bardzo dobrych klas pierwszej, drugiej. No i tam też sporo z cebuli, warzyw i tak dalej. Tutaj te wschodnie Kujawy, czyli między Toruniem a Włocławkiem i okolica Włocławka, gleby są słabsze, czyli gdzieś tam zdarza się trójka, czwórka, ale też i miejscami piątka. Przeważają gleby lekkie, no i tak z mojej perspektywy można powiedzieć, że bardzo płasko. No i tutaj co? No trochę buraków, ale też kukurydza, buraki, rzepak, czyli tak powiedzmy jak gdzieś tam koło nas. Lecimy dalej. Za Toruniem, czyli jesteśmy około 80 km powiedzmy od miejsca mojego gospodarstwa, czy naszego. Grudziądz, czyli północno-wschodnia część województwa pomorskiego. A tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej żniwa zazwyczaj zaczynają się jakiś tydzień wcześniej i to samo ma miejsce gdzieś w okolicy Bydgoszczy, czyli bardziej na kierunku zachodnim, czyli jedno województwo, kilkadziesiąt kilometrów, a okres wegetacyjny zdecydowanie różny. Tak samo ma to miejsce w przypadku kukurydzy. Zazwyczaj tutaj też kukurydza jest suchsza przy podobnej agrotechnice odmianach jak u mnie, czy w moim rejonie, gdzieś tam między 3 a 5% w trakcie żniw, czyli jakby nie było bardzo dużo. Jechaliśmy do województwa łódzkiego, no i widzimy, że tutaj zaczynają już się te słynne polskie paski. Co ciekawe, przed chwilą widziałem nawet kukurydzę na polu, ale nie tą zasianą, tylko tą zasianą rok temu. Kolby jeszcze były. Ciekawe, jak to wygląda tak z bliska. No i co? No i widzimy te paski, dominują gleby lekkie, słabe bądź średnio słabe. Gdzieniegdzie jakieś ugory, trochę krzaków. Także krajobraz rolniczy zmienia się. Wjeżdżamy coraz głębiej w województwo łódzkie, no i niestety widzimy, że, znaczy niestety, no tak jest po prostu, że pola coraz mniejsze, paski też, no i to
czego nienawidzę, czyli wszędobylskie krzaki, nieużytki, ugory, czyli ta niezagospodarowany teren. No i tego coraz więcej. Niebawem skręcamy na dwójkę w kierunku Warszawy, no i ten krajobraz za bardzo nie ulegnie zmianie. Glebowo wydaje się, że raczej słabo. No, taki tutaj, tak mniej więcej to wygląda. Póki co nagrywam z niskiej perspektywy, jedziemy osobówką. Dzisiaj wieczorem odbieramy busa i do Włoch jedziemy busem. Także będziemy nagrywać z troszeczkę wyższej perspektywy i wszystko to będzie trochę lepiej widoczne. Jesteśmy na dwójce, minęliśmy zjazd z Kierniewice-Łowicz. No, tutaj królują ekrany dźwiękochłonne, które ochraniają w większości las, nie wiem czemu. No i gdzieniegdzie przybijają się jakieś małe pola. Pewnie tutaj ten rejon akurat, gdzie idzie autostrada, nie odzwierciedla jakoś klimatu, bo czasami zdarzało nam się jechać objazdem przez Łowicz właśnie tam na północ. To było widać, że rolnictwo stoi na dość wysokim poziomie, a tutaj w mniejszym stopniu. No to co, zaraz zjeżdżamy na Wiskitki i kierujemy się na Mszczonów-Grójec, czyli do polskiego zagłębia sadowniczego. No jesteśmy gdzieś między Grójcem a Mszczonowem. Pięknie wszystkie sady tutaj kwitną. O, jakieś chyba bardziej brzestkowce, ale tutaj już typowo jabłonie. Z jednej strony widać dużo świeżych nasadzeń, tak jak właśnie po lewej stronie tam, a z drugiej też sporo opuszczonych sadów, sporo jakichś ugorów, gdzie niegdzie gdzieś nawet brzuski się pokazują. Także widać z jednej strony, że chyba niektórzy jak mają jakieś kontrakty, tak mi się wydaje, bynajmniej nie jestem jakoś super zorientowany na markety, bądź stałych dużych hurtowych odbiorców, a z drugiej strony ci detaliczni mniejsi rolnicy chyba porzucają profesję. O, to jest taki starszy sad, a z lewej krajobraz dość mocno zróżnicowany. Sadów coraz mniej, łąki jakieś się pojawiają, ale mówię, to łąki na tyle podmokłe, że dominuje tutaj jakieś sity i tużyce, czyli ta właśnie roślinność łąkowa terenów podmokłych. No i tak de facto tutaj, no, Pilica. Tak de facto czym bliżej Radomia, to rolnictwo tutaj zamiera. To widzimy się zaraz też za Radomiem. Już prawie minęliśmy cały Radom, no i tutaj widać, że tych nieużytków, ugorów, czy zasadzonych
lasów jest sporo, ale tutaj całkiem fajne pole się przeplatają między tym krajobrazem. Pojawia się i rzepak czasami, no tutaj gdzieś po prawej, po lewej stronie jakieś gołe pole, to pewnie jakaś kukurydza. No, no i co, dalej idziemy na granicę województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. No i tam niestety będzie to wyglądało jeszcze słabiej. Zjechaliśmy z głównej trasy. Głównie nieużytki. Tu już tutaj województwa świętokrzyskie. Jak pierwszy raz w tych rejonach byłem, to te brzuski miały 2 metry. Teraz mają już pewnie 7-8. Także tutaj też kiedyś były pola, ale struktura taka gospodarstw mała nie sprzyja temu, żeby to rolnictwo się utrzymało. Tutaj jeszcze rok, dwa lata temu było żytko na tym paseczku, no ale widać, że też jest ugorowane i pewnie za parę lat będzie to samo, co w tym miejscu. No dobra, chciałem nagrać odcinek z całej podróży przez Polskę, ale pewnie i tak wyjdzie z tego kilkanaście minut materiału. No to co? Do zobaczenia w kolejnym materiale, a jutro widzimy się z trasy Kielce, granica Polski z Czechami. Do zobaczenia.